Słuchajcie, troszeczkę mnie przeraziło to, co dzisiaj widziałem. I nie to, żebym wpadał w jakąś skrajność, popadał w skrajność czy coś. Ale jak zauważycie, dojechałem tam do grupy ludzi, byli to nasi sąsiedzi za wschodniej granicy. No i masakra. Biorą ryby, co popadnie. Ile popadnie? Jeszcze jeden z nich pokazywał mi zdjęcia, mówi, a tu w poniedzielnik 120, a tu wtornik, czy tam coś, po rusku, po 120, po 110, bez limitu wymiaru, jakie idą i ile idzie, całe wiadra. No pytałem się jednego, mówię, słuchaj, to co ty tyle ryb przejadasz? On do mnie mówi, nie, ale temu dam, tam temu dam. Ja mówię, no to po co dajesz? Wypuszczaj te ryby. To po co ja tu przyjechał? No i po co ja tu przyjechał? No nie wiem, następnym razem przyjedziesz po nic, bo już nie będzie. Masakra. Było tam miasteczko w jednym miejscu złożone właśnie z ruskojęzycznych wędkarzy i dla mnie to jest masakra. Ja już odzwyczaiłem się od tego, że od tego widoku całej kupy ryb. I pokazuje zdjęcia, i to, i tamto, i chwalą się, ile ryb. No, malutkie, duże, większe, 10 cm, 20, 30, wszystko co idzie, idzie do kotła. Masakra, masakra moim zdaniem straszna. No nic kochani, zaczynamy film. Na razie, miłego oglądania, hej. Witam serdecznie. Przyjechaliśmy na jezioro Long Lake. O, Ryszard już łapie. Wywierciliśmy parę dziurek. No i będziemy patrzeć, co się da zrobić dzisiaj. Ok, na razie. Hej, ja tu muszę szybciutko sprzęcik przerobić. Odciąć to. Przywiązać murmychę. Dobra. Zmienić kliboczek. Kiwok jest nie ten. Dobra, gdzie są kiwoki? Tutaj. Trzeci schować. Nałożyć kiwok. Wszystko lekko przymarznięte. I dobrać odpowiednią murmychę. Przywiążemy zaraz murmychę. Damy z tych murmyszek którąś. O, bo jedna nam spadła w śnieg. To niedobre. Zaraz. Bardzo ładna murmycha, szkoda ją stracić. Dobra. Jaką tu myślicie założyć? Ha? Nie za dużą. To tutaj z tych damy. Ja bym proponował taką.
A co wy na to? O, tu mamy fajny kolorek. Do tego damy tą gumeczkę, z tego ściągniemy. O, schowamy to. Dzisiaj to jak ruski na wiaderkach. Na wiaderkach, tak jest. Jak zwykle trzeba sobie najpierw przekuć dziurkę, bo okej. I zakładamy mormychę. Raz. Ciach. Cztery i pięć. Okej, do tego damy gumeczkę imitującą jakieś tam żyjątko. I co biorą? Na razie nie biorą, bo wchodzą, ale nie brą. A na co łapiesz? Na myszkę i betkę. No nie, no to jest super sprawa. Bo jakbyś łapał na samo chwycik. Chwycik jest. Gdzieś miałem szczypeczki, trzeba sobie zawczasu je wykopać. Tu są, ok. Mamy już szczypeczki. Alright. Ty, a ja nagrywam, nie? Ja nagrywam. Dokładnie. Okej. Oczywiście tyłem do wiatru trzeba będzie usiąść. Yellow bezy, wiesz? Yellow? Tak. Troszeczkę zimnawo w rączki. Trzeba ubrać rączki, rękawiczki na rączki. Okej. Trzeba lodzik wybrać. Co? Ten sąsiad mój? Wiesz, ci co tam łowią? Sąsiady z wschodniej granicy, to u nich wszystko do kotła, nie? Przyniósł ostatnio pół wiadra ryb. No i próbujemy. Zniknęło, było, było. No, jakiś się tu... Na jednej założyłem biedronkę czerwoną, a na tej, co teraz łapię, to mam teraz. A tą czerwoną z oczkami, to coś ty ostatnio tu łapał. Z diamencikiem na końcu.
Mnie się tu coś poplątało troszkę, ale już jestem po działaniu. Ok. I próbujemy. No coś już idzie. Ha, miałem. A ty na jaką łapiesz? Na zieloną. No, nie zatnę tej ryby. To coś jest dziwnego. No kurczę, co to jest? Coś się już nie chce pokazywać teraz. Ja jakieś pejoki jakieś jadą. Teraz nie mam nic. Jak przejechali i narobili hałasu, to nie ma nic. Jest rybka. Do wiadra. Do wiadra mówisz, Lisiu? Pewno. Puścić? Poszedł. Krapiczek. Dużo ludzi łapie. Marek mówił, że wy tu znaleźliście, tak? Nie, no, tak na chuju. A? Jeszcze. O, bardzo dużo.
Trzeba tylko mieć quada albo snowmobile i trzeba daleko od ludzi jechać. A, daleko. Nie możesz być blisko ludzi, bo one się boją. No ja nie mają tego samochodu. No. No ale tak jak marka samochód, no to przecież pociągnie. Nie, kupię w tym roku. Kupię w tym roku? Tak. Tylko jak będzie kupował, to musi być na 4 wheels. No na toka tak. Mhm. Na 2 to trochę kupiłem. No ja miałem w tamtym roku taki sam na 2. Aha. To sprzedałem, dodałem $100 i kupiłem tego na 4. A ile to ci jest CC? 18800. 1800? Na 4 koła. No pewnie to dyrak na dzieło. Chcecie sobie przyjechać? No, nie, nie. Tam jest ok. Tu jest wasze takie miasto. To jest dużo tak ludzi. No to same, wiesz, Ukraińcy, tak? No i ruskie. I ruskie, Ukraińcy. A teraz na następny weekend? Aha. Ty pani masz? Ja wszystkie rozumiem po polsku, mówisz po polsku. No, w następny weekend będą Mistrzostwa Świata na Białorusi. Aha. No. To w tym roku na Białorusi są. Chcesz pojechać? No, nie. Idę jeszcze zobaczyć do Marka. Marek znajdzie. Wąt to niebieskie palatki. Tej małej? Zobacz. Marek, odkrywaj kabinu. Cześć, co u ciebie? Gonna change 5 pieces only. 5? Yeah, just release uh-huh. And just someone. Striper. I don't know what kind of year is this for fishing. Ja, my też tam nie mamy ryb. So idź sюда. Lubisz maszynę? A? Lubisz? Thank you. And also I got the heater. Heater and yeah, drill. Really good for me. That's it. Yeah. What I need. But if I gonna take away from you the machine, you gonna go ice fishing? I don't think so, huh? I don't think so. Yeah. I don't think so. It doesn't show me now fishing, but it once in a while it's come up and just out. Can you pull up your murmeshka? Yeah, sure. Oh, for you? Oh, no, you can see yeah, it. Yeah, right? I can see that, yeah. Great. I just changed it. So I tried to change everything. Uh-huh. It's no fish. No fish. But you do sometimes zoom. If you take a zoom. Mm-hmm. Now pull up. See, you get the zoom right here. Right. So you see better what is on the bottom. Oh, uh-huh. You got the fish here. That's the fish here. It's also once in a while. Just come up and just uh-huh. Come up and out. So what's the guys just have? They have a striper. Little stripers, yeah. But the good weather for us. That's it. Spend the time on the water, of course. Absolutely. That's what we're looking go for. Go outside. Absolutely. So you're gonna move here? Or No. Stay there? That's like 12 and a half, 13 yeah. Maybe. I know that place. Yep, we have 18. So, oh, you got something on the bottom. Right. For me, it's but I'm talking to you, so it doesn't care. Yeah, I don't care about it. No, just nice. Yeah, it's nice to be outside. So I'm waiting for my boat. Just me too. Put it on in the water. Me just too. Some beautiful place. Fishing, swimming. That's it. Sleeping. Enjoy. Have a couch around. That's right. I can take you somewhere if you want. Just let me know in when the you summer, want. Yeah. Did you see my boat? Pontoon boat? Yeah. Yeah. Did you see that? Yep. No, that's okay for my family. You changed the boat. Yeah. And you changed the what is it? ATV. I saw you, man. And the friend of yours, they have a good stuff. Also. Uh-huh. So everything what I have enough for me. That's right. Yeah, but we'll see what's going on. If I'm gonna be feel like something wrong with my heart, I'll buy this shit. That's right. Okay, I go back. I'll buy Harley Davidson. Ah, motorcycle, yeah. Good luck, buddy. Słuchajcie, siedliśmy z powrotem. Siedliśmy do namiotu, włączyliśmy słoneczko.
bo jednak jest troszeczkę, Jerzysiu, za zimno, co? No, bo wiatr się za duży zrobił, wiesz? Aha. No tak to byłoby przyjemnie. Nie widzę siebie, muszę się chyba... Nie widzę siebie w tych marzeniach. Tak to śpiewali? Jest jakaś ryba, popatrz, na moim pokazuje rybę. No, no. Nie znaję. No, tu jest. Jest, to widzę siebie. O, coś zasuwa, patrz, patrz, patrz. No mówię ci, że jest jakaś rybka. I siedzi. No, no widzisz? No. O, jest krapik. Spójrzcie. Taki śliczny krapiś. Proszę bardzo. Jest krapiczek? Jest. I do dziurki. My nie sawiety. Rybki nie bierut. Jedziemy w dół. Ponownie. Coś mówi, fishfinder z opodgryźnieniem pokazuje to. O, teraz jest ok. I rybałka, Rysiu, co? Mhm. A teraz to mam za dużo tego gaina znowuż. O, i już rybka jedzie teraz. Może ty brania nie widzisz, co? Ty słuchaj. Nie no, ja tylko pytam. Nie no, to... Bo one tak delikatnie, tylko tyk. Słuchaj, ja widzę branie, tylko one nie widzą moich murmyszy, wiesz? Nie trafiają? No nie, no. Aż mnie się gorąco nagle zrobiło. Stary, ty wiesz, jak jest gorąco, no kurwa, to ja myślę, że słoneczko można zmniejszyć na jedynkę, co? Bo jest aż gorąco, w pysk. Mówi się w buzie. No, to nieważne, w twarz. W twarz. Ale przynajmniej trochę chwilę się tu można... O, patrz, 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 patrz. I ryba. Jest! Ryba, je... ole ładny, ale połknął, skubany. No widzisz? Ach, ale mi tu połknął, ale ja tutaj mam gdzieś szczypleczki pod ręką. Gostek, bo jest jeszcze taka sprawa, żeby mieć odpowiednie... Poczymaj mi na chwileczkę wędeczkę, Rysiek. Rzeczy założone na tej wędce, wiesz? Tak. Muszę kurę operacyjnie go tam podebrać. A ja delikę. Muszę operacyjnie podpatrzyć, coś o. Tam założyć. I taka rybcia. Aha! O, nie trafiła! Nie trafiła aha. do dziurki. Czyli one dzisiaj biorą na żółte kolory. Zamknij buźkę. O, i teraz poszedł. Czyli będziemy zaraz przerabiać. Już będziesz przerabiał? Wędku. Oż ty to jesteś, kura, kopiujesz ja mam mnie. Czerwoną. Pomarańczowym i nie chcą brać na czerwone, popatrz. Dlatego założyłem dzisiaj zieloną gumę, czy tą mormyszkę. Bardziej taki naturalny próbuję kolorek dzisiaj dobrać. Rysiek, tak jak latem seledyn. Zaraz tą gumeczkę trzeba będzie zmienić. Na to wychodzi. I jedziemy. U mnie jak tylko się ryba pokaże, to już siedzi. Musi być strzał. To był wąchający. Zezarłeś? Lucynka cię puściła na ryby? No, bo widzisz, ty słuchaj. Słucham cię, ty. No. Bo ty zawsze masz problemy, mówisz. Bo ci coś powiem na ten temat. Mówisz, o, bo moja Lucyna to mnie nie puszcza, ty to masz Rafał dobrze. No. Kiedyś mówisz do mnie, że kura chciała cię pobić. Pobić to ja ciebie pobiję za te kłamstwa. Aha, o widzisz, jeszcze mnie tutaj wyzywasz od kłamców, tak? Nie dostaniesz kawy za to. Jak to, ale kawa jest z rumem, tak? Czy z czym? Z jakim rumem? A z czym ona jest, bo tak ładnie pachnie? Przecież my nigdy alkoholu nie bierzemy. No był to. Nie bierzemy to żart, reszta to prawda. O, jak kapara idzie, kawa to jest kawa, co? Nie no. Proszę bardzo. Proszę bardzo, proszę bardzo. Chcesz brownika do tego?
Nie, Rysiu, na razie i tak jestem za kwadratowy, to sobie odpuszczę chwilę. A no właśnie, bo przecież Witek mówił, żeby ci jedzenia nie dawać na rybach. Stary, widziałeś, że zostawiłem telefon w samochodzie. No i? No ale kura nakłada, pyk, pyk, chwila, moment i byłem z powrotem, nie? No ale nie lubią cię, bo nie dzwonili. No kurna, jak to nie? Ile, 15 telefonów? 6 mesyczy i kura 3... Czekaj, to wujek, śruba jak zwykle. Ale 1,19 złapany. Andy złowił, nie my. Aha. Okej. Okay. To nie Jarek. Wyłączę na chwilę kamerę, bo i tak Rysiek nie złapie, a ja nie łapię na razie. Jak widzicie, szukamy. Szukamy ryb. Waleczny patrz! Ole, bluger! Bluger! To one tak dziabią. Na tą, wiesz, o, taką ta. Nową. Mruga kamera? Tak. No to dobrze. Mam krep blugoja. Tak. Oj, Rysiu, złapał rybę. Dobra, wypuść. Dobra, dawaj je.
Przyjdziesz do wody z nim, Rysiek. A bo tu jest straszne. No. No się. Moli będziemy kończyć. Troszeczkę dzisiaj słabiej. Nie trafiliśmy w dobre miejsce. Jak sami widzicie, jeszcze zima w pełni. Śniegu, lodu pełno. Po rybach? Po rybach. Nie za ciekawie. Było jak było, ładna pogoda się zrobiła. Jezioro tak jak widzicie. No. Szkoda, że my tego schowali, bo by trzeba było pokazać jak wystawiają. Tak, Ruscy ta. Śmieci pozbierać trzeba było, bo po ruskich. Dziady rzucają śmieci wszędzie. No mówię wam, jest szok. To jezioro jest opanowane przez ludzi z zachodniej granicy. Ukraińcy, Rosjanie. Jest masakra. No nic, trzymajcie się i do następnego. Heja.